Cześć, witajcie. Zwykle na tym kanale to ja wam o czymś opowiadam, a dzisiaj zrobimy odwrotnie. Ja was o coś zapytam. Moi drodzy, od pewnego czasu testuję sobie taką sympatyczną nubię. To jest telefon gamingowy, wypasiony i tak dalej, ale ma coś, co obecnie w zasadzie niemal nie występuje w smartfonowym świadku i podejrzewam, że jest to element, z którym wielu z was nie miało jeszcze do czynienia, bo ja sam mam z nim do czynienia niezwykle rzadko. O co chodzi? Chodzi o aparat do selfie. Aparat schowany pod ekranem. W tym smartfonie jest on praktycznie niewidoczny. Da się go zauważyć tylko wtedy, kiedy go włączymy, gdy nie pracuje. Praktycznie nawet nie sposób dostrzec, gdzie on pod tym wyświetlaczem się schował. Pod tym względem odwalili świetną robotę, zdecydowanie lepszą niż na przykład Samsung w Galaxy Z Foldach, w trzecim czy w czwartym, gdzie aparat ukryto, ale jednak go widać. W dodatku robi bardzo marne zdjęcia. Tu aparat jest zupełnie niewidoczny, a i zdjęcia, moim skromnym zdaniem, robi już na tyle przyzwoite, że można by było pokusić się o stwierdzenie, że to już dojrzało i to powinno już powoli zastępować te paskudne otworki w ekranach. No bo pamiętamy, producenci od dawna już próbowali zapewnić nam ekran niczym niezakłócony. Kombinowali z wysięgnikami, kombinowali z płetwami. To się oczywiście nie przyjęło, no bo wiadomo, to były mechanizmy. A wiadomo, że jak coś się rusza, to prędzej czy później się zepsuje, a to, co się nie rusza, jednak chyba zazwyczaj działa dłużej. No i dlatego mamy cały czas te paskudne dziurki w ekranach, by już nie powiedzieć o dynamicznych wyspach, bo to już jest ekstremum. No ale te dziurki nie każdy z nas lubi, tylko jesteśmy na nie skazani. Sami się na nie skazujemy, bo przecież no jakieś selfiaki trzeba robić. No i właśnie tu jest pytanie do was. Czy położylibyście na szali jakość selfiaków i brak dziurki w ekranie? Czy może ja jestem dziwny i powinienem powiedzieć, że nie, aparaty pod ekranem to jeszcze nie, długo nie, bo te zdjęcia nadal są do kitu. No popatrzcie, wcale nie są takie do kitu. Są w miarę akceptowalnej jakości. Oczywiście to jeszcze nie jest ta jakość, którą dają dobre aparaty do selfie, ale te słabsze ósemki czy tam szesnastki, no to już bym zaryzykował twierdzenie, że wcale dużo lepszych fotek nie robią, a jednak szpecą nam te ekrany. Chciałbym już w każdym smartfonie mieć taki ekran. 2-milimetrowe rameczki, równe brzegi i nic poza tym. A wy wolelibyście nadal mieć ekran z paskudną dziurką? Czy może jednak już bez dziurki i pogodzić się z trochę słabszą jakością selfie? Piszcie zatem w komentarzach, czy waszym zdaniem taki podekranowy aparat to już ma sens, czy jeszcze czekacie, aż te zdjęcia dogonią jakością te z klasycznych aparatów? Gorąco zachęcam do komentowania, no i zapraszam na kolejne filmiki. Cześć, do zobaczenia!